gotowi, żeby zadawać pytania? Dobra, no to pierwsze pytanie. Tak jak wczoraj, macie 2 minuty na odpowiedź. Minutę! Dobra, minutę. No, łącznie 2 minuty, każdy po minucie. Jak szybciej skończycie, to przekazujecie mikrofon następnej osobie, dobra? Zaczniemy od Oli. To pierwsze pytanie brzmi: dlaczego kandydujecie na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia? Kandyduję, ponieważ mam chęć pomocy drugiemu człowiekowi, drugiemu uczniowi. Jestem osobą, która bardzo chętnie angażuje się w różne akcje, które są w szkole. Decyzję tak naprawdę pomogła mi podjąć moja klasa i wychowawczyni. To oni popchnęli mnie do tego, żebym zgłosiła swoją kandydaturę. I uważam, że trzecia klasa to jest optymalny czas, aby zabrać głos w sprawie uczniów naszej szkoły, nieważne czy pierwszaka, czy czwartoklasisty. Dziękuję. Kandyduję na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia, ponieważ chciałbym, aby uczniowie znali swoje prawa. Chciałbym, aby aktywnie z nich korzystali. Chciałbym, aby nie bali się z nich korzystać. Chciałbym pomagać społeczności uczniowskiej rozwijać się oraz wspierać ich we wszystkim, w czym mają problem. Drugie pytanie. Jak zachęcilibyście młodzież do poznania swoich praw? I teraz zaczniemy od Kacpra. Zachęciłbym młodzież przede wszystkim przez Dzień Praw Ucznia oraz przez różne konkursy. Według mnie to uczniowie powinni chcieć poznać swoje prawa, a w mojej gestii jest to, żeby pomóc im poznać te prawa. Według mnie powinny odbywać się spotkania, na których analizowalibyśmy statut naszej szkoły, a w szczególności 52 paragraf tego statutu. Mogłoby się to odbywać poprzez godzinę wychowawczą, ale także poprzez rozmowę z pedagogiem szkolnym. Dziękuję. Następne pytanie. Jakie cechy według Was powinien posiadać idealny Rzecznik Praw Ucznia? Zaczniemy od Oli teraz. Według mnie przede wszystkim powinien być w 100% obiektywny i w 100% neutralny, bo osoba, która z góry mówi, że będzie stała po jednej bądź po drugiej stronie, jest dla mnie po prostu nieszczera. Trzeba być sprawiedliwym. Albo jedna i druga strona. Bo to jest po prostu nie fair. Musi być także dobrym słuchaczem, żeby wyłapać nawet najdrobniejsze niuanse z jedną bądź drugą stroną konfliktu. Ale także musi być po prostu człowiekiem, który potrafi wesprzeć dobrym słowem, rozmową, który potrafi wysłuchać, od którego bije radością i dobrocią, ale przede wszystkim budzi zaufanie wśród innych uczniów. Dziękuję. Moim zdaniem powinna być to osoba empatyczna, która rozumie drugiego ucznia, która chce pomóc drugiemu uczniowi. To powinna być osoba odpowiedzialna i konsekwentna, która dąży do spełnienia celu, a przede wszystkim powinna być to osoba, która stoi po stronie ucznia, bo mimo wszystko jest to stanowisko Rzecznika Praw Ucznia. No, wasze odpowiedzi są tutaj bardzo zaskakujące i myślę, że publiczność... Ja chciałbym, tak jak wcześniej mówiłem, chciałbym zwiększyć świadomość na temat praw uczniów w naszej szkole, ponieważ mam wrażenie, że nie do końca posiadamy wystarczającą wiedzę na ten temat. Chciałbym, abyśmy aktywnie korzystali z tych praw, tak jak wcześniej powiedziałem. Chciałbym przez te konkursy oraz Dnie Praw Ucznia zwiększyć tą świadomość oraz korzystanie z tych praw, bo mimo wszystko nasze prawa nie zawsze są przestrzegane i chciałbym, żebyśmy o nie walczyli. Chciałbym, abyśmy nie bali się o nie walczyć. To już jest koniec pytań z naszej listy przygotowanej dla kandydatów na Rzecznika Praw Ucznia. Ale może to ktoś z publiczności ma jeszcze jakieś pytanie, które chciałby zadać naszym tutaj kandydatom? Mamy pierwszego tutaj, Kacper Słowik. Słuchamy.
Ja mam pytanie tylko do jednej kandydatki, do pani Aleksandry. Czy mogłaby pani rozwinąć jeszcze raz tą bezstronność? Bo mi się wydaje, że to nie są wybory na mediatora, tylko na rzecznika praw uczniów. Według mnie bezstronność to jest dyrektywa sprawiedliwości, w której decyzje podejmowane powinny być obiektywne, neutralne, nie na podstawie jakichkolwiek przekonań, jakichś upodobań albo poprzez namawianie innych osób do podjęcia tej decyzji. Rzecznik to osoba bezstronna, obiektywna, neutralna, sprawiedliwa. Oczywiście to jest funkcja rzecznika praw ucznia, ale musimy być bezstronni, obiektywni. Nie możemy być tylko i wyłącznie za uczniem. Oczywiście, rzecznik powinien się kierować dobrem ucznia przede wszystkim. Ale jeżeli uczeń na przykład podstawnie dostanie kilka jedynek i zgłosi to rzecznikowi, że dostał kilka jedynek, to co ja mogę zrobić? Nie nauczył się, więc dostał te jedynki. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania do naszych kandydatów? Ja mam pytanie. Dlaczego uważasz, że jesteś lepsza lub lepszy od swojego kontrkandydata? To zaczniemy od Kacpra, bo ona tylko odpowiadała. Ja chciałbym powiedzieć, że nie uważam, że jestem lepszy. Chciałbym przede wszystkim zaznaczyć, że nieważne kto wygra z naszej dwójki, moim zdaniem to stanowisko będzie dobrze piastowane. I nie uważam się za lepszego, tak jak wcześniej wspomniałem. Uważam, że mamy równe szanse. Uważam, że jesteśmy równi. Podzielam to zdanie. Nie ma lepszych lub gorszych. Każdy z nas jest równy. A po prostu to wy, uczniowie, zdecydujecie, kto według was zasługuje bardziej na to stanowisko. Dziękuję. Tutaj jeszcze mieliśmy jedno pytanie. Nie, dobra, jednak. Czy ktoś jeszcze tutaj chciałby zadać jakieś pytanie naszym kandydatom? Chyba nie widzę żadnych tutaj kolejnych pytań, więc nasza debata dobiega powoli końca. Dziękujemy tutaj publiczności, jak i naszym kandydatom. Breaking News Economic, tutaj Dominika Nieradka za robienie live'a. Wielkie brawa dla wszystkich za pomoc w organizacji tych długich debat. Możecie jeszcze śledzić na stronie samorządu tutaj, jakie tutaj mają do przedstawienia swoje wyborcze klubasy, jak to się mówi. Od was to wszystko zależy. Widzimy się w piątek. Dzisiaj na naszych forach pojawi się harmonogram, na której godzinie jaka klasa przychodzi. Jeżeli ktoś z was ma zaplanowane wyjście z wychowawcą albo jakaś inna sytuacja ma miejsce, to proszę się do nas zgłosić. Na Facebooku, na samorządzie albo na Breaking News na Instagramie, które też serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych widzów i do zobaczenia! W naszej szkole zbliżają się wybory na rzecznika praw ucznia. Z tej okazji zapytajmy kandydatów, co mają nam do zaoferowania. Cześć, jestem Ola, jestem z klasy 2 AG. Kandyduję na stanowisko rzecznika praw ucznia, ponieważ chcę pomóc uczniom. Wierzę, że razem możemy coś zrobić, aby uczniowie poznali bardziej swoje prawa. Jestem przewodniczącą mojej klasy od 2 lat i mam dość duże doświadczenie, więc wiem po prostu, z czym to się je. Nazywam się Kacper Letę, jestem z klasy 2 EG oraz interesuję się prawami ucznia. Dziękuję. Co skłoniło Cię do kandydowania na rzecznika praw ucznia? Chcę pomagać innym uczniom, chcę sprawić, żeby czuli się dobrze w tej szkole, żeby poznali swoje prawa. I to tak naprawdę tyle. A dlaczego powinniśmy oddać na Ciebie głos? Ponieważ jestem osobą odpowiedzialną, sumienną, rzetelną, można mi zaufać. I mam dość spore doświadczenie. Wiem, z czym to się je. A co zmienisz, jeżeli wygrasz te wybory i dlaczego? Tak jak mówiłam, chcę, żeby uczniowie głośno mówili o swoich problemach na bieżąco. Chcę również prowadzić anonimową skrzynkę, żeby uczniowie anonimowo mogli zgłaszać te problemy, bo wiem, że niektórzy uczniowie po prostu się boją o nich mówić otwarcie. Co skłoniło Cię do kandydowania na rzecznika praw ucznia? Do kandydowania na rzecznika praw ucznia skłoniła mnie chęć do zwiększenia świadomości o prawach uczniów. A dlaczego powinniśmy oddać na Ciebie głos? Uważam, że jestem osobą kompetentną, doświadczoną w strukturach szkolnych, odpowiedzialną.
I co chcesz zmienić, jeżeli wygrasz i dlaczego? Chciałbym, aby uczniowie zaczęli korzystać ze swoich praw w pełni. Chciałbym, aby nie bali się z nich korzystać.